Także tego, lecimy, lecimy, będziemy lecieć powoli na kolejny VOD, na kolejny VOD z Assassina, Assassin's Creed Origins, yep. Będziemy dalej ciągnąć te misje poboczne, te odkrywanie mapki i tak dalej, i tak dalej. Zostało mimo wszystko no, dużo nam do zrobienia, także no, nie ma co tracić czasu, bo trzeba to grać dalej, trzeba to grać dalej, jeśli chce to jak najszybciej skończyć. Właśnie teraz, jeszcze tak wspominając chwilę, kiedy mi się grały tam ja, jeszcze zanim uruchomiłem, pojawił się update, pojawił się 3-gigowy update, nie mam pojęcia co on wprowadził, czy co poprawiał, ale liczę na to, że poprawi optymalizację gry, że w końcu będziemy mieć jeszcze kilka FPS-ów więcej. No bo co do tej pory widzieliśmy, to po prostu jest tragedia. I to nie jest wina mojego sprzętu. Nie jest. Skąd wiem? Byłem na IEM-ie. Byłem na IEM Katowice 2018. Byłem. Było tam takie stanowisko Intela. Na tym stanowisku Intela oczywiście są tam jakieś gry. W tym wypadku górował VR. Ale były tam stanowiska takie typowe, gdzie były high-endowe sprzęty. Na tych high-endowych sprzętach mieli produkcje, takie wielkie produkcje, które robiły duży boom pod koniec ubiegłego roku, więc mieliśmy tam Koda WW2, był też w sumie Fortnite, był też PUBG, no i był też Assassin's Creed Origins było na Intel Extreme Masters, na high-endowym sprzęcie odpalone, na kompie, zdecydowanie potężniejszym od mojego. I było mniej płynne niż u mnie. Na tych high-endowym sprzęcie Assassin's Creed Origins chodził gorzej niż u mnie. Było tam, nie wiem, może 10-15 FPS-ów na high-endowym sprzęcie. Więc ja naprawdę nie wiem jakim cudem... Ale... Nie wiem jakim cudem... Mój... Taki już 3-letni, ponad 3-letni komp... Uruchamiał lepiej Assassina niż high-endowy sprzęt, który no, na który no, nie każdy może sobie pozwolić. Na sprzęt, który kosztuje te nawet kilkanaście tysięcy. Więc liczę na to, że ten update, ten 3-gigowy update, który teraz pobrałem, nie tylko dodał nowe misje płatności, a jednocześnie poprawił te przeklęte bugi. Choć chyba jednak dodał co innego z tego co widzę, ale to już na razie przechwycę grę. O! Bo z tego co widzę, dodano, znaczy raczej wypuszczono kolejny DLC, bo tak, było DLC, które wyszło jakiś czas temu, jak się ono nazywało? Nie wiem, przedwieczni, coś takiego, wsiadawni. Nie wiem, takie było jedno DLC. I teraz słyszałem coś, że wychodzi niedługo DLC kolejne, Klątwa Faraona, coś takiego, więc domyślam się, że wprowadzono w tym 3-gigowym update'cie to rozszerzenie fabularne, czy też cokolwiek to jest. Także no... Obawiam się, że no optymalizacja będzie jeszcze bardziej zepsuta niż była. No, z ciekawości zerknę, jak to wygląda w ustawieniach. Pole widzenia jak najbardziej największe, limit klatek. 100%. Grafika własna oczywiście. No nic. Często się otwarzają muzyki, wysoka, bardzo wysoka. Zwiększ głośność, zwiększ sobie głośność dialogi, tak do 20. Dynamiczny zasięg dźwięków. Dobra, pełny, cokolwiek to znaczy. Język. Język menu, polski. No, audio. O, mogę sobie zmienić język? Oczywiście, że nie mam polskiego. Język polski, wyświetlanie napisów, włącz. Imię mówiące go w napisach. Nie, tło napisów? Nie. Dobra.
Także graj. No to przy okazji już włączę czasomierz, który liczy od jednego dnia i 7 godzin, prawie 8 godzin. Także wypada dzisiaj odkryć tą całą mapkę, którą zaczęliśmy niedawno. I w sumie albo zajmę się za kolejną jeszcze mapkę, albo będę robił zadania poboczne. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się, przynajmniej na tym jednym VOD uda mi się zdobyć 36 level, gdzie to VOD zakończymy zdobyciem tamtej niezdobytej twierdzy. A, byłoby miło. Byłoby bardzo miło. I co? Co mogę powiedzieć na temat optymalizacji? Otóż... gra... chodzi równie płynnie co na tym high-endowym sprzęcie z Intel Extreme Masters. Więc nie wiem, czy się powinienem cieszyć, czy rozpłaczać. Przez te hipcie poszczelam. No kurde, hipcio, nie uciekaj, ty gruby hipciu. Jedna skóra. O, 4 skóry. Jak miło. Okej, zobacz, wyposażenie. Mogę coś ulepszyć? Nie, ale za to mam cholerę broni, którą będę mógł sprzedać. Że za chwilę będę miał tyle pieniędzy, że nie będę miał co z nimi zrobić. Przynajmniej tyle. Dobrze czy niedobrze, że no... ceny w sklepach są dość wysokie. Jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że no... zauważyłem niedawno, że na pewnym energetyku, znanym energetyku przede wszystkim w Ameryce, ale ostatnio i nawet w Polsce, pojawiły się kody. Rozdają pod puszeczką, czy pod zawleczką kody do asasyna. Wypiłem sobie jednego, kupiłem jednego. Kodzik wprowadziłem, dostałem 500 monet. Super. Dostałem 500 monet, które mógłbym zdobyć, sprzedając, nie wiem, 4 bronie, 3 bronie. Które randomowo dostaję raz na sekundę. No dobra, darowanemu kuniowi nie patrzy się w zęby. Więc sobie to nie był darmowy kuń. Chodź, płotka. Dwadzieścia drewna, spoko. Hello. Ja tylko przejeżdżam przez was obóz. Rip you to shreds. Leave me alone, ja tylko sobie jadę. Chodź, poteczka. Nie, idziemy dalej. Tylko dlatego, że sobie kotka chciałem polować. To jest moja zwierzyna, kotku. Daj, upoluj sobie inną kózkę. Spoko, senu, samogarny. Miło, że no tak chcesz mi pomóc. Ale dam radę. Obozowisko? Nie, nie. Wykopalisko. No dobra. Jeden skarb namierzony.
Także okidoki. Chyba sekmet. No dobra. Ogarnięte, także to mi wyłącz. Lecimy na kolejny znacznik. Ale z drugiej strony tak troszkę na pustyni to nawet płynnie chodzi. A, złoto. Złoto mam zupełnie gdzieś. Ej, czy ktoś tam umiera? Niespecjalnie mnie obchodzicie. Czysta pieniążków, no dobra. A, to jest martwy. Z martwy ludzi. Myślałem, że żywy ludź, a to jest martwy ludź. A, czyli tu mamy tej posążki, spoko. Przecież te skamieliny zrobimy tym lepiej. Zobaczę później, jaką zbroję dostanę. Chociaż... Nie, to jest grabowiec. Jezu, myślałem, że to wąż. Cenu niedostępna. Przynajmniej tyle, że wydaje mi się, że gra wygląda ładniej. Tyle samo FPS-ów co wcześniej. Czyli no kiepskawo. Ale teraz wygląda ładniej. Dużo. Jak się nie ma co się ma, to się ma się co się lubi, no. Nie będę narzekał. O kurde, kut. Kolejny fuczok, oszukał mnie. O, ale kryształ, dobra. Wybaczam ci, kotku. Noszę wrażenie, że będę musiał się tutaj spiąć i iść dalej na piechtaka, ale... Dobra. Czysto... Tutaj pewnie będą wężże. Na 100% tu będą za chwilę węże. Nie słyszę syczenia, ale tu będą węże. O kurde. O kurde, kotek. To jest piąty level, kotek. Dobra, wrócę to później. Na razie wespnę się, wyjdę na górę. Najpierw zobaczę, czy tam czegoś nie ma ciekawego i najwyżej wrócę się, bo tak w sumie wygląda granie w gry eksploracyjne. A to jest od cholery eksploracji. Dobra, czyli co, mamy tutaj coś do podnoszenia. No dobra.
Nic ciekawego tutaj nie ma. To już wiem prawie na pewno. Już lecę dalej, no. Wąż, wąż, chyba nie ma węży. Jest czysto. Nienawidzę węży. Patrzę, rozglądam się w poszukiwaniu czegoś, czegokolwiek. A no coś znajdę fajnego. Coś tajcza. O! To tyle? Starożytne pismo, z czasów starego państwa, czy coś takiego. Ancient writing. The old kingdom. Dobra, to było szybkie. Dlaczego odnoszę wrażenie, że tu będą węże? Ja już chyba mam paranoję od tych wężów. No dobra, grobowiec ogarnięty, możemy lecieć dalej tutaj. I teoretycznie to tyle, choć myślę, że tutaj coś się znajdzie. Ej, zobaczymy, zobaczymy. Pewnie jak będę robił zadania poboczne, to któraś zaprowadzi mnie na tamtą pustynię. Czy jeszcze w tamte odmęty pustyni. Ale dobra, dobra. Przynajmniej tyle w tej, dobrze na tej mapce, że no nie ma dużo do zrobienia. Na razie. O kurde, jak to daleko. Płotko. O, fajnie, że jesteś. Tak, później będę śledził te zadania, nie musisz mi przypominać. Przynajmniej nie mówi mi gościu co 5 sekund o Siwie. Siwo nie zazna nigdy pokoju. O! Interesting. Czarna skała. Czy ja tam słyszałem węża? Oj, nie, nie. O, no, 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 no. O, no, 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 no. Nie da węży. Obozowisko. Dobra. Levele, z którym sobie poradzę. No tutaj przynajmniej Ubisoft nie zapomniał. Z jakimi... Na jakie levele powinien być ten obóz? Thank you.
Fajny kombos. Kotek. No, kieszczołek. Miło. O! Tutaj jeszcze jest jedna. Jeden artefakcik. Jakiś kurde beznadziejny łup. Amulet z kotem, o kurde, zawsze chciałem mieć amulet z kotem. Marzyłem o tym, od zawsze. Jeden punkt umiejętności, czyli tak. Dobra, to chyba pójdę w umiejętności łowcy, w szczególności łuk ten, o, to jest ten zoomowy. Sterowana strzała, to może być fajne. Tylko dwa punkty potrzebuję, no dobra. Level zdobędę, to i zdobędę punkcik. Co, idzie burza piaskowa? A to niech se idzie. Who cares? A już płotka. To jest Memphis. Na ciekawości zobaczę. Nie, to jest Kyoko do Kyoko Polosa. Kyoko Polosa. Czyli taka ta egipska Wenecja. O nie, hajeny. O nie, więcej hien. Przynajmniej trochę będę miał tej skóry, no. Mają tutaj skarb te hieny. Jak miło. Weź pani hieno. O, już zabiłem? To było szybkie. The wind rises and the sand with it. Oh, that wind will raise the sands. Burza piaskowa idzie. No nie. Nie mogę się powstrzymać. Daj mowa skóra. Więcej skóry. Przejdźmy na tyle dobrze, że hieny są głupie. Dostaję masę skóry. W sumie ciekawe, ile już jej mam. No, prawdopodobnie od cholery. 300! Okej. Gdybym jeszcze miał tyle miedzi. Albo kryształków. Ale kryształki zdobędę z czasem. Szybkim czasem jeszcze domyślam się. Ognie! Przepraszam, płotko. Zostań tutaj, okej? Okay? Zaraz wrócę. Albo nie.
that wind. Sandstorm coming. Okej, okej, wiemy, że... Da, punkt widokowy mamy, tutaj widzę, że mamy skałki, super. Dobra, szybko, 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 szybko. Teraz ogarniemy te skały całe. I tak sobie myślę, czy by przypadkiem w ramach przejścia... Nie, zrobię to na pewno. Nie wiem, chodziło mi o to, że skoro już na 100% mapkę oczywiście i sobie przejścia gry, to do tego wszystkiego doliczyć jeszcze DLC. I dopiero jak przejdę DLC po kampanii fabularnej, wtedy wtedy zakończę Asasyna. Także no troszkę mi to zajmie, domyślam się. No to, ważka? Latawiec? That is Horus, the Falcon, the Great Black One, God of the Sky. The Sun is his right eye, and the Moon is his left eye. Wherever he flies across the heavens, making night and day. To może być to. Senu! Dobra, go, 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 go. Okej. Okay. No to widzę, że powoli, powoli ten się rozszerza. Czyli jednak. O nie. O nie. Dobra. Cofnę się do tego pytajniczka. Albo płytka, wiesz co, ja pójdę na piechtaka. Dogoń mnie później. Czyli no, tak jak się spodziewałem, no pojawiają się kolejne pytajniki na mapie. Miło, płytka. To tylko 600 metrów. Pytajniczek kolejny. Czyli albo będzie grobowiec, albo... Albo kolejny kamienny kiong. I szczerze wolałbym kamienny kiong, bo raz, zrobi się go szybciej, dwa, szybciej będę miał zaliczone te kamienne kręgi. I ogarnię tą zbroję, ten jeden pytanie, który miałem w Gizienie ogarnięty. Albo to będzie walka ze słoniem. Tak. Walka ze słoniem. Z ciekawości pójdę i spróbuję z nim zawalczyć. O kurde, dwa słonie są. Tak, Nahida mnie zabija.
sumie jakby były jakieś mikrotransakcje, które robiłyby mi super OP, że miałbym one hit, one kill broń, no to bym kupił. W takich momentach mikrotransakcje by wygrały. Dobra, kij z tobą. Załatwię cię, słoniku, innym razem. Okej, okay, czyli tak, jak na razie nie zrobiłem dwóch słoni, obozowiska i pytajnika w Gizie. No dobrze. A teraz tak, ten pytajniczek, telepojcik. W sumie tu jest jeden pytanie, który jest bliżej, no ale nawet zadanie poboczne. Bardzo blisko, dobra, pójdę zadanie poboczne ogarnąć. A za chwilę dopiero pójdę ten pytajnik zabrać. O ile to nie będzie zadanie, czyli będzie trzeba podążać od razu za kimś lub za czymś. Hey. Why are you hiding amongst these ruins? Amidjai, the gods show mercy at last. My name is Rai, and this is what's left of my family. Bandits chased us from our farms. We have nowhere else to go. We have nothing of value, yet they've pursued us for days across this wasteland. I've seen many bandits. They are cynical and callous. They killed so many. My father, my son. Those here are all who remain of our village. The bandits will come again to finish us. Stand with us, Midjai. Help us get vengeance at least. Vengeance is my creed. I will help you. Tell me your plan. There's a cliff not far from here. From there we'll be able to see the whole area. Podążaj za Rai. Let's go. This wasteland is perilous. Czyli najgorsze z możliwych zadań. Thank Ra, my father taught me how to use a bow. That is a nice weapon. It has an unusual make. When my father gave it to me, it was taller than me by three hands. Boys teased me without mercy. Now it's a sadness to me. It only reminds me of him. Daleko jeszcze? No nie, hieny. Topiować. Did you see that near the entrance? There are markings on the wall. I saw. There is a symbol of Horus, but it is changed slightly. They look ancient. What is this place? Jezu, już tak myślałem, co to jest. A tu dostałem followa od kogo? Bułki. Dzięki. Przynajmniej alerty działają w końcu. It's beautiful. I could stay here for hours. Okay. Enough of the view. We have to plan. Wherever the bandits come from, my brothers will be ready for them in the ruins. I'll stay up here and keep watch. When they show, I'll give a signal. Then I'll attack from behind. I mean no disrespect, Rai, but you are not soldiers.
These bandits are killers. Your farmer friends may not walk away from this fight. I know, Bayek. I'm scared out of my mind. If your family died in your arms, you would understand. I cannot walk away now. Believe me, I do understand. And I will fight with you. For now, I will head back to the house. Czy ja widzę tam w tle jaszczurkę? You should hurry. It's a long way back down the mountain. Dobra. Pogadam z nim, ale najpierw ogarnę pytajnik. Poczekajcie sobie. O, a jednak burza piaskowa, mieli rację. Czas powalczyć sobie w burzy piaskowej. Dwa obozówki obok siebie, no ale jeden to jest statek, jakby nie patrzeć. No dobra, ja sobie nie dam rady. To tylko burza piaskowa. Choć faktycznie troszkę utrudnia widoczność, nie ukrywam. A i Senu jest niedostępna. No okej, okej. Czyli walczymy z Hipciem. Hipcie się zepsuły. Oj, Ubisoft. Mnie te hipcie irytują. No gdzie jest ten hipcio? Tu jest. O kurde. Panie, co pan wyskakuje jak Filip z konopi? No ale burza przynajmniej wydaje się mijać. Dobra, skoro zwierzątko ogarnięte. Ogarnę to zadanko w takim razie do końca i polecę dalej, no bo co mi zostało? Zajmę się tym pytanikiem później, tym i tym, od później chyba, że tu coś znajdę jeszcze. Ale jestem prawie pewien, że coś znajdę. Dobra, nie chcę mi się ciebie słuchać. I could use the oil jars to set traps for the bandits.
Either way, I should speak to Rai's brother again when I am ready. Dobra, wybiję ich wszystkich własną pięścią. I am ready. Then we wait and pray. There they are! The bandits are here! Shame your mother ever spread her legs! We see you, little mice. Think you can hide from us? Where's the woman? Where's the woman? With the bow, maybe we'll let you live. Or maybe not. I can hit from here! I'll pin him. You know how to use it. Easy peasy. Dostanę jakieś siasteczko? We did it. But there are more of them out there, and they will return. They were after father's bow. What? All this just for an old bow? Gods, why? It doesn't make sense. I would have given it to them. Maybe we still can. They would have killed you anyway. There is only one way to stop men like this. I have to hunt down their leader. I saw them come in from the southeast. They could be camping in the foothills nearby. And that is where I will begin my search. Bayek, before you go, please, take the bow. We'll be safer if you have it. I'm sure. The bow is Egyptian, but older than anything I have seen. It is deceptively light, and the balance is perfect. The limbs are made partly of a strange black stone. It is familiar. Hmm? I will look into it after I've dealt with this murderous leader. No popatrzcie, akurat jest niedaleko. Po drodze. Idealnie się składa, czyli tam gdzie zmierzam jest obozowisko bandytów, spoko. Będę miał z głowy. Jest ich trochu, nie ukrywam. No. Jakoś garnęłem. Może to nie było finezyjne, no ale... Dałem jadę.
Macie jakieś może strzały czy coś? No dobra, tym razem to zrobimy w stylu asasynów. No, kryształ. A letter from the bandit leader. He's collecting ancient weapons. He wanted this bow so badly he killed for it. But why? He is not here. They have a new hideout in a nearby tomb. They think themselves unfindable. Well, my friends, here I come. No dobrze, no dobrze w takim razie. Ja w pierwszej kolejności ogarnę ten znacznik, później zobaczę. Jeśli tu nic nie ma, to pójdę na zadanie. Na zadanie. Ogarnę większą ilość strzał. Jeden punkcik, tylko jeden punkcik. Pęknięty łuk. Coś czuję, że ten łuk to będzie jeden z najpotężniejszych, jedna z najpotężniejszych broni w grze. Ale pewnie się rozszeruje. Prawie na 100%. Na razie muszę to ten teren ukończyć. O, o kurde, konił. Fajnie. Kręgi. Szybciej się ogarniemy. Taki domek. Myślę, że to będzie łatwo znaleźć. Chociaż nie, to będzie ciężko znaleźć. No dobra, szukamy tam, gdzie nie ma niczego. Those are the scales called Khonsu. When we die, the goddess Ma'at weighs our hearts on them against her white feather. I remember this. If our hearts appear in light, we walk in the field of reeds. Very good. You were listening. The scales measure truth and justice, which is why Magi pursue these two things above all others. Kurde, no ciężko mi znaleźć. Trochę wyżej. To tak, to jest to. Dobra, ogarnięte. A do levela daleko. Aha, czyli jednak się pojawił znacznik. No to biegniemy. Yeah.
Domyślam się, że to będzie znowu artefakt. Przynajmniej na to się zapowiada. O! Kotek. Jest na górze czymś? Tak, na górze. Tak, coś czułem. Uuu, 5 futerek, nice. No. Kolego. Cześć, kotki. No. Kotki upolowane, sporo futerka zdobyłem. Miło. Okej, czyli tutaj... Tutaj już na tym terenie nie ma nic. Cieszy mnie to. Czyli mogę lecieć dalej. Ten słoń, kurde, ten słoń. No nic. Nic na to nie poradzę. O, jest złotka, jak miło. Także już ten teren ogarnęliśmy, super, lecimy na kolejny. A jednak artefakcik. Dwa artefakty w zasadzie. Tu jest jeszcze jeden. No dobra. No. Byłoby fajnie, jakbyśmy mogli zwieźć na przykład broni na składniki rzemieślnicze. O kur... Dobra, to jest ten cały region. Tu mamy łowcę, 35 level, nie pojadę sobie. Na terenie nie wydaje się jakoś dużo rzeczy do zrobienia. No ale słowo klucz, nie wydaje się. Ale myślę, że w ciągu tego jednego wiodi akurat ogarnę ten cały teren. A przynajmniej chciałbym. O, chyba kotka... Nie, krokodyla podjęciłem. Kotki nie pływają.
This must be the place. The bandit leader is in this tomb. Gods. This is ancient. There is something unusual about the stonework. The markings are similar to those on Rai's bow. No dobra, czyli mam tutaj grobowiec do eksploracji. No spoko. Nie chowaj się w tej pochodni. Pochodnia się przyda. Nice. Okay. O Jezu, to nie był wąż. Całe szczęście. Domyślam się, że będę musiał skoczyć na dół. Czyli muszę skoczyć na dół. Here we go! Kryształ. Chyba tam jedno miejsce przegapiłem, no ale to już. Rybka. Tak, chyba to. Tak, to miejsce przegapiłem. Popłynęłem naokoło. No ale przynajmniej dostałem jakieś skarby. Czyli zasypane. Hmm.
Ciekawe. Co mam ci tu zanieść, jak tu nic nie ma do zaniesienia? Aha, dobra. Taka czasówka, zręcznościówka. W ten sposób. Dobra, rozumiem. Yay, I did this. This place is heavily guarded. Yadet. He will not be troubling the farmers anymore. He was carrying shards of black stone, probably found in the tomb beyond. It is the same material used on Rai's bow. It fits. Should do the trick. Now it is a fine weapon. Okay. Beznadziejny łuk. Sprzedam go. Starożytne pismo, bla bla bla. Dobra, 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 dobra. Używaj ten punkt umiejętności. Dwa zdolności. Zaczynamy ubiegać piescy. Dokładnie to. I następnie to zbieram 3 punkty na elitarnego łowcy. Albo to w sumie. Dobra, nieważne. Pokażcie mi, co tu mamy do zdobycia. Gdzieś. Zastanawiam, co to jest ten żółty piasek. Ale to jest żółte szkło chyba. A, bez znaczenia. Dobra. I to jest chyba wyjście. A tutaj mogę się jeszcze przycisnąć z tego, co widzę. I tu są chyba węże, nie? Ej, Oseko, uruchom prawdawny mechanizm. Czyli od razu znalazłem coś innego. A, mogę skoczyć, dobra.
więcej szkła. Ciekawe. Co, że mnie tu znowu znalazł? Więcej szkła. Jeszcze więcej szkła. Piodowy mechanizm. Retransmission, segment 4. Acquiring contemporary aid. It has been 99 days since the great catastrophe. The messenger speaks. On the 21st day of December 2012, Desmond activated the global Aurora Borealis device. Whoa. And protected the Earth from the sun's deadly coronal mass ejection. On the 21st day of December 2012, humanity carried on without a care in the world. People went to work, people went to school, and people went to the well for water. On the night of December 21st, 2012, as the sun Ciekawe. Set on their days, humankind went to bed. Then on the morning of December 22nd, 2012, humankind was graced with yet another morning. They never knew that on the previous day, the world almost ended. We thought that would have been enough. And it was. O, kolejna katastrofa. Time is unyielding. It always corrects itself. The language of time works in many ways, two of which you can understand, as you are now. Linear continuity is a simulation that allows for variations. Within the linear continuity, there are nodes, choke points, moments where algorithms converge the flows of superposed possibilities to a single moment where only one absolute truth is possible. Paths are fluid. Continuous. Nodes are static. Changeless. And the wave function collapses the paths into nodes which branch out, again and again, and again. Okay, okay, okay. A powiedz coś fajnego. And so I wonder, can you feel the wave collapsing, trying to course correct Desmond's act of defiance? Mm-hmm. The incoming node needs the world to end. The algorithms have been carving the flow of possibilities towards that end for over 100 years now. A labyrinth of trenches filled with mud and mustard gas. Oh. Families cowering in fear as V2s vaporize their dwellings. Pierwsza wojna, druga wojna teraz. Fire born from the bellows of the Los Alamos Laboratory. Nie kojarzę. Fueling global catastrophes. The Serpukhov 15 incident of 1983. Ej, ej. To pierwszy raz słyszę, jakiś Serpukhov? Zobaczę. Jakiś Serpukhov 1983. Ale poczytam sobie ty o tym poza VOD.
No, co dalej mamy? Halo? The node is near. Jaki węzeł? Perhaps you knew. Perhaps you felt it too. Czyli to jest wiadomość dla mnie, nie dla bajeka, okej. Okay. That the world is closing in on you. Super. Tak, przez chwilę myślałem, że był Ezio. Odkreślcie tego drugiego. O panie, dobra. Hello. Fajny łuk. Fajny, bardzo fajny. No dobra, także ogarniam dwa. Jakiś mechanizm, czy cholera wie co. Do Hermopolis się teraz przyniosę. Ale ciekawa w sumie sprawa. Jakiś sierpuchow z 1983 roku. Pierwszy słyszałem. A to jest podobno jakaś katastrofa. Będę musiał poczytać. Otworzyłem sobie, znaczy wygooglowałem sobie sierpuchow 1983. Widzę tu jakieś kurde wyniki, że faktycznie... Nie wiem, będę musiał poczytać. Ciekawe. Bardzo ciekawe. O kurde. Okej. No to muszę tu wejść i szukać. Bo widzę, że są jakieś tutaj artefakciki do zabijania. Spoko, i też zbiorę. No dobra. I tu jest kolejny artefakcik, widzę, tak? Dobra, artefakciki ogarnięte. No cześć. Artefakt. To myślałem się, że tu gdzieś jest. Przynajmniej mam na to nadzieję. Miałem nadzieję, że tu będzie cokolwiek, ale tu nie ma nic, po prostu nic. Huh. No, został mi do znalezienia właśnie jakiś papirus. Chwila. O, znalazłem. Oui, oui. Jakaś świątynia. No dobra, spoko. Pewnie 35 poziom. Ale czy 36 levela pod koniec tego VOD nie... Zna i złapie, albo chociaż w sumie jakbym się postarał. Nie, dobra. Zobacz tak, teleportuję się do miasta, pojadę po ten znaczek, który jest na dole jednak. Sam ten pojadę na punkt widokowy.
Jakiś tu pomysł jest. Dokładnie tutaj. Cześć, płotka. Fajnie, że się naprawiłaś. Chyba płotka coraz szybciej się naprawia, tak mi się wydaje. No, ja myślałem, że to jest jakiś posłaniec z miedzią. A taką miedź to bym przyjął. Ciekawe, jaki będzie kolejny asasyn. W tym roku nie wypuszczą kolejnej odsłony, to na pewno. Czekaj, co wypuści w takim razie Ubisoft? Watch Dogsy? Wątpię. Choć byłoby to fajne. Nie, okej, co Ubisoft może pokazać? Wszystkie takie marki, które no znamy z Ubisoftu, no teoretycznie nie mogą wyjść teraz. Chyba, że pozapowiadają masę tytułów, które wypuszczą. Po prostu, które będą chcieli wypuścić. W przyszłym roku. Czyli co, skupią się tylko na zapowiedziach? Hej, what? Ale dobra, 35 level, to dobrze, to bardzo dobrze. Jeszcze jeden level. To jest... O, to jest miedź, to jest miedź. Trzeba upolować sobie miedziaków. Płotka, szybko, jedziemy, koniku. Ale coś mi się wydaje, że faktycznie, no teraz szybciej się te modele ładują. Także coś tam Ubisoft łata. To się szanuje. Koniec końców. O, fuck. No, ja to jestem jednak dobry łucznik. Zostawił jakiś gościu lód, czy... O, jednak ktoś zostawił... Żelazo, nice! Trzydzieści brązu, nice! I przy okazji artefakcik, okej. Okay. Pokażcie mi w ogóle... Aha, dobra, tutaj coś było, co przegapiłem. Aha!
idiot. Hang on. Ale fajne, fajne rzeczy nawet znajduję w tych zwykłych pytajnikach. Okej, w takim razie teraz można lecieć tu. Posażenie. Okej, ohoho, tutaj mogę już ulepszyć ukryte ostrze i sobie zostawię chyba na to ostrze. Po prostu mogę to i to zrobić rozkosz sęk w tym, że nie mam klejnotu. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Fajnie byłoby to ukryte ostrze wymaksować. Także sporo mam surowców, to dobrze, to bardzo dobrze, tylko te klejnoty są problemem. Klejnoty są olbrzymim problemem. Nie ma ich. Czy one są, tylko że no, w poszczególnych miejscach trzeba łazić, szukać tego. Znaczy tych klejnotów dotyczy można kupić u tego lootboxowego chłopaczka, no ale... Halo. 3000 kosztuje jeden klejnot. Dosła percepcja senu, miło. To są dwa kotki czy trzy kotki? Boże. Dobra. W takim razie hop. Cześć kotki. Tak, to są tylko dwa kotki. Legowisko 2. Lwa. No dobra, troszkę futerka sobie zbieram. Cholera. Nie mam jeszcze wprawy w celowaniu. O kurde, kolejny kotek. I tu powinna być jakaś znajdźka, przynajmniej w tych legowiskach zazwyczaj są znajdźki. Ale nie tym razem? Jestem rozczarowany, tym bardziej, że tu jest no lew. Kotek. Chyba, że senu coś mi nie mówisz. Niestety, ale senu mi mówi wszystko. Dobra, to lecimy w takim razie. Ogarnę te dwa pytajniki. W zależności od tego, gdzie będzie łowca, pójdę tutaj. Nie. Ogarnę te dwa pytajniki. Cofnę się tutaj do Krokopolopolopolowa. Ogarnę tutaj. I polecę tutaj. Z nadzieją, że nie będzie tam. Tylko przeklinę tego łowcy. Bo niby ja też mam 35 level, no ale to będzie mały problem z nim walczyć. No lekko nie będzie. Whoa.
czyżby? Gros. Clear the way. No space, keep tight. You will pay, corpse. Run, my brothers. Czyżby? Dobra. Nie chcę się z nimi walczyć. Okej, znalazłem skalp. Liczę na to, że to będzie klejnocik. Byłoby mi lewo. Ale jesteście beznadziejni. Ja bym ich spiczował. A więc nie chciałem się zrobić animacji ciągnącego. Hamulca. Dobra, ogarnięty. Teraz został mi ten pytajnik. Tyle pojedzie do Krokodopol. Krokolopolop. Jezu, ale to nazwa jest podruszona. Niby taka piosta. Ale z jakiegoś powodu, no, ciężko do wymówienia. Już nie wiem, łatwiejsze jest do wymówienia, nie wiem, nitrogliceryna, rododendron, nabuchodonozor drugi. Ale jakiegoś krokolopolopolo się ciężko wymawia. Ciekawe. Język to taka ciekawa ciekawostka. Ooo! Czyli obóz. Dobra, zobaczmy. Okej, jakieś ukryte przejście. I tu pewien, tak, i tutaj na wzgórzu jest dowódca. I właśnie chyba wespnę. Jest takie słowo wespnę? No wejdę, o, wejdę na górę. Ale czy... Kurde, nie wiem. Ja mówiłem, no język to jest naprawdę dziwna za dziwność. Dobra, najpierw ogarnę dowódcę, który był tam. Cierpliwość popłacza. Kurde, ale fajną ma zbroję w ogóle.
Kryształik, super. No ja takie rzeczy to ja szanuję. Spróbuję jak najwięcej osób wybić na cicho. Dobra. I został mi jeszcze jeden dowódca. Już kapitan. Ale tego to już szybko załatwi, bardzo szybko. Dobrze, nie zauważyli i umarł w krzakach. Dobra, obozowisko ogarnięte. Że takie trudne obozowisko nie sprawiło mi problemu, a jakieś obozowisko Bougainville na jakim zadupiu było, lekko mówiąc, olbrzymim problemem. Dobra. Ale tutaj prawie wszystko zrobiłem, za wyjątkiem tego znacznika, ale do tego znacznika podejdę w sumie od tej strony. Odległość jest podobna, mi się wydaje. Na górę wyjdę, wejdę po tych kamyczkach, albo i nie wejdę. I stamtąd pojadę na płotce. No, jakiś to plan jest. Są tu może jakieś strzały, żebym się zaopatrzył? Nie? A, to trudno. Jakoś przeżyję. Jest tylko poteczka. I jazda. W sumie nie jest tak daleko. O nie! Nie, to jest piramida. A piramida znaczy, że tu będzie grobowiec. No nie. I kolejne minuty zmarnowane. Ale kto wie, może znajdę coś ciekawego. Punkt umiejętności na przykład. Ale będzie wolałbym te kręgi. No w sumie tam widać w odleku, w oddali burzę piaskową. Hmm.
Jak skacze, ej. W sumie ta piramida jest dość pionowa. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No okej, także ogarnąłem. Punkcik i teraz został tylko ten cały grobowiec. O ile to jest grobowiec? A to jest na 100% grobowiec. Coś czuję, że w tym miejscu będzie rozgrywała się jakaś misja fabularna. No to lecimy. Jaki nadniszczony. Jaki nadniszczony grobowiec. To tu mamy pieniążka i diadem. Fajnie. Wydawało mi się. Myślałem, że tu jest coś do podniesienia. Bardzo będzie naszy albo powiem cię piaski czasu. Jaką pieczęć? Dobra, kij swoją pieczęcią. Ło, panie, ja mam złotą pochodnię. w sensie taką pieczęć. No to ci kurde zagwozdka. No to lecimy dalej. Starsza. Żółte szkło, czy co? I wylazłem na powierzchnię? O nie, krokodyle. No albo w sumie fajnie, krokodyle. Będzie trochę skóry. A domyślam się, że falda skóra jeszcze mi się przyda. Pieniążków. Dobrze jest wszystko przeszukiwać. Tutaj nie wyjdę. Tutaj sobie strzały zdobędę. Skąd one się tu wzięły? Bóg jeden wie. Okej, tu jest dalsza część, tak? Tu jest
spoko, pójdę, ale coś tu czuję, że jest. Da. Czyli tu już jest koniec mojej wędrówki. Czarny, tfu. Żółte szkło. Cześć, panie Anubis. Wiesz co, ja tu, panie Anubis, jeszcze wrócę, bo tam było coś, czego nie widziałem. A chcę zobaczyć. Nie można szybciej płynąć? Stąd. Chwila, skąd ja przyszedłem? No tak średnio bym powiedział, myślałem, że tu coś fajniejszego będzie. 5 pieniążków to jest tyle co nic. A nie wydaje mi się, żebym cokolwiek tutaj przegapił. No 4 pieniążki. No dobra. Płynę tam do ciebie, panie Anubis. Chyba Anubis. A jednak to jest sobek. O jany. Ale te wszyscy ci bogowie wyglądają tak samo. Język jeszcze. I to ja szanuję. Wybacz, ale no muszę na ciebie wyjść. Mam też jakieś fajne rzeczy do podniesienia czy ukradzenia? Nic. Nic ciekawego. Miejsce na powierzchni, no ładnie. Pokaźnie mi wyposażenie, czy stać mi na cokolwiek? Nie, i tu brakuje mi jednego klejnociku. Chyba sobie ukryte ostrze podlepsze. Chociaż dalej nie jestem pewien. Dobra, okej, tu jestem. A powinienem iść tutaj. No to do Filadelfii. Przy okazji skoczę do kowala. No cześć. Cześć.
O kurde. Ci poszkodaję te durności, których nie potrzebuję. Złotka sobie oczywiście zostawię. Uuu, jakiś złoty miecz. Podwójne, ale te podwójne ostrza są beznadziejne. One są fajne, one fajnie wyglądają, ale są tak słabe. Pięć godzin później. Przynajmniej no, fajnie, dużo pieniążków. Godzin później. Już mi palec zaczynam boleć od tego klikania. No fajnie, 30 tysięcy. Mógłbym sobie 10 kryształków za to kupić. Albo lepsze dźwignie, ale będzie mi lepsze, jak będę na 35 levelu. 36. Jak będę miał iść na to obozowisko. Żebym mógł uderzyć jak raz, a porządnie. Ale tego czasu myślę, że jeszcze troszkę pozbijam tego wszystkiego. A ty masz coś ciekawego? Jestem o wiele bardziej bogaty. O wiele bogatszy. Płotka? Napiałeś się? Płoteczko? Płoteczko! O, przepraszam, płoteczko. To było dla twojego diabła. Już nie płacz. Wiem, że moje jeszcze ma trucizny, no ale nie przesadzaj. Dobra, wszystko prawie w tym terenie ogarnąłem. Za wyjątkiem tych trzech punktów. I domyślam się, że pojawi się jeszcze coś. Obozowisko. Nic się nie pojawiło w międzyczasie. Dobra. Jedna gwiazdka. Już jedna włócznia. Dobra. Okej. Best not to draw attention here. Mówisz?
Jezu, to była pana najgłupsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Szkoda, że to było, nie było na streamie. Byłby dobry z tego odshot. Ojej, Juśku, ten asasyn. Dobra. Nie marnuję czasu. Kolejny znacznik. A kolejny znacznik to jest pewnie kolejny obóz. I dwie gwiazdki minimum. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, jedna. Ale dobra, wrócę tu później, bo chcę najpierw ten znacznik ogarnąć i wtedy będę mógł na ten malutki terenik polecieć. Chyba malutki. Znaczy nie, no malutki, ale pytanie, co on tam będzie miał? Czy będzie dużo tej aktywności, czy nie? No jak na razie minęły prawie 2 godziny. Dobra. Czy gwiazdkowy obóz? To będzie już troszkę zabawy. To będzie trochę z tym zabawy. Hey, what? Także ogarnę ten forcik i na tym skończę VOD. Od razu polecimy. Od razu polecę z kolejnym VOD. Ja, kapitan załatwiony. Został jeszcze jeden i dowódca. No dobra, zobaczmy, co wy tu macie. Jakieś wejścia, nie wejścia. Okej, znalazłem jeden artefakt. Znalazłem 2 kolejne artefakty. Tylko jeszcze jeden artefakt gdzieś jest. Tylko gdzie? Mam artefakty w 3 fortach z 3 włóczniowych. Są 4. No nic, wejdę tym tajemnym przejściem w ogóle. Mam takie przeczucie, że właśnie to właśnie tam będzie coś. Hey, what the... Give up! Czekaj, coś pokradnę, ale widzę, że tu dużo rzeczy, drogich rzeczy nie ma. Nieco trudno. Rip you to shreds. He is mine. Gościu, wkurzasz mnie. Thank you.
O kurde, gość jest wytrzymały. To może być problem, niemały problem. Pieszczał, miło. No dobra, jakoś to jest. Troszkę biądzu. Kolejny kapitan, który jest nie do pokonania. Super. O kurde. O kurde. Uff! Dobra. Kolejny kapitan ogarnięty. Zostały tylko te cholerne skarby zdobyć. Jak się dostać do tego? Cicho, cicho, nie mam czasu na ciebie. Zastanawiam się, jak mam was określić. O, tędy. O, panie, ile tu jest? Uff. Jeden. Drugi, trzeci. Aha, dobra. Tu idzie strażnik. No to niech sobie przyjdzie. Tylko załatwię. Damn it. Got away. Dobra, senu. Moja senu to tutaj mamy artefakt i go. Fajnie. Spoko. Zabiliśmy szefów i został tylko artefakt. Jeden artefakt do zdobycia. Wait a minute. Long gone. Best be on my guard though. No i wszystko.
Także króciutka pauza. I robię małą przerwę. Taką przerwę dosłownie na parę minut. Ja to VOD kończę i widzimy się dosłownie za 5 minut. Znaczy wy zobaczycie to kiedy tam chcecie. W końcu VOD. Także bajo.